trwa realizacja zadania pod nazwą rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach. Robimy to z udziałem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. I środki dostaliśmy przede wszystkim na odnowę zieleni w naszym parku. W związku z tym zostały już oznaczone wszystkie pomniki przyrody znajdujące się na terenie parku, ale nie tylko. Jest już uporządkowany drzewostan, można powiedzieć w większej części, czyli drzewa zostały wycięte. Część nowych drzew zostało już nasadzonych, przyciętych i jest podlewanych, czyli spokojnie są pielęgnowane na co dzień. Tak jak Państwo widzą zaraz za mną, powstają już ścieżki dla rolkarzy, dla Nordic Walkingu. To co ważne jeszcze, zostanie tutaj w park wkomponowana siłownia z 10 urządzeniami. Na terenie parku znajdować się także będą miejsca przeznaczone na grilla, miejska toaleta, ścieżka dydaktyczna czy wybieg dla psów ze specjalnymi urządzeniami dla zwierząt. Będzie można też tutaj w okresach jesiennych już dłużej spacerować, bo wymienione zostanie również oświetlenie parku, które dzisiaj troszeczkę straszy, a będzie zrobione już od podstaw na nowo, więc park będzie bezpieczny, doświetlony. Po wykonaniu wszystkich prac park zyska zupełnie nowe funkcje, przekonuje burmistrz Adam Wójcik. Będzie bardzo komunikował dwie części miasta. Przede wszystkim stanie się miejscem, w którym przyjemnie spędza się wolny czas i z rodziną. I tak naprawdę nie ma kryterium wieku korzystania z tego obiektu, dlatego że staraliśmy się dostosować te propozycje w parku do każdej grupy wiekowej, od najmłodszych do najstarszych. W związku z czym dla każdego coś miłego i mam nadzieję, że to będzie takie miejsce, do którego będzie warto się wybrać w ładny, słoneczny dzień. Prace w Parku Miejskim w Pyskowicach powinny się zakończyć we wrześniu tego roku. Tak prezentują się samochody, które od 6 czerwca tego roku mają do dyspozycji policjanci z Pyskowickiego Komisariatu. To jest projekt realizowany przez śląską policję od 3 lat. Tutaj są 3 źródła finansowania. 1/3 wartości pojazdu finansuje Fundusz Ochrony Środowiska, 1/3 samorządy, a 1/3 finansuje policja. Środki finansowe na zakup radiowozów pochodzą m.in. z budżetów gminnych Pyskowic, Toszka, Wielowsi i Rudzińca, a przedstawiciele tych gmin wzięli udział w symbolicznym przekazaniu kluczyków funkcjonariuszom. No bardzo się cieszymy, że mogliśmy wspierać tę inicjatywę, dlatego że to po pierwsze ekologiczne rozwiązanie, po drugie oszczędne i po trzecie nowoczesne samochody, które będą dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. To jest dla nas najważniejsze. Wspomagamy policjantów, wspomagamy bezpieczeństwo w naszych gminach, bo to bardzo istotna kwestia, która dotyka wszystkich naszych mieszkańców. Tym bardziej cieszymy się, że tak nowoczesne i ekologiczne samochody będą służyły na terenie naszego posterunku i komisariatu. Tak, sukcesywnie, mniej więcej co 3 lata. Zakupujemy samochód. To jest wszystko dla bezpieczeństwa, a ten zakup jest szczególny. Powód jest taki, że to są samochody hybrydowe. To także i ekologia. Idziemy w tą stronę. Nowe samochody powiększyły flotę, jaką dysponują policjanci z Pyskowic. To z pewnością pomoże funkcjonariuszom jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Problem polega na tym, że policyjne radiowozy zużywają się bardzo szybko, bo to są samochody, które są bardzo intensywnie używane i eksploatowane. W związku z czym musimy te zużyte samochody, które już nie spełniają norm, czy też zagrażają już bezpieczeństwu, pilnie wycofywać. I wówczas właśnie uzupełnienie naszej floty nowymi radiowozami jest bezcenne. Nowe hybrydowe Toyoty posiadają silnik o pojemności 1,8 litra i moc 136 koni mechanicznych. Samochody mają bogate wyposażenie oraz zapewniają maksimum bezpieczeństwa i komfortu funkcjonariuszom, którzy będą w nich pełnić służbę. Wystartowały prace związane z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego w rejonie placu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach. Przekazaliśmy plac budowy. Przed nami duże zadanie, które na pewno w pewnym sensie utrudni życie mieszkańcom, ale żeby mogło być lepiej, musi być przez chwilkę trudniej, w związku z czym rzeczywiście ruch na placu Wyszyńskiego będzie ograniczony do jednego kierunku. Całe przedsięwzięcie ma na celu zintegrowanie środków komunikacji miejskiej z parkingami dla samochodów osobowych, komunikacją publiczną, komunikacją prywatną oraz infrastrukturą rowerową.
Wymieniamy tam nawierzchnię asfaltową, stawiamy nowoczesną toaletę, nowoczesne oświetlenie, zmieniamy zupełnie strukturę tego placu, żeby było i bezpieczniej, i wygodniej dla mieszkańców i odtwarzamy przede wszystkim nawierzchnię, dlatego że jest to strefa konserwatorska, w związku z czym musimy przywrócić tam kostkę granitową i to taki pierwszy krok do takiej grubej rewitalizacji rynku i do ogromnej próby ożywienia go, żeby mieszkańcy Pyskowic zechcieli spędzać czas również na rynku, idąc do parku, który niebawem też będzie otwarty. Projekt budowy Centrum Przesiadkowego w Pyskowicach jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a efekt końcowy prac powinien być widoczny jesienią. 3 miesiące to jest taki wariant, który zakładamy sobie jako bezpieczny. Teren budowy został przekazany, w tej chwili są uzgodnienia, jeśli chodzi o komunikację, ponieważ musimy nasze linie autobusowe przesunąć z placu Wyszyńskiego w inną część miasta. Budowa centrum przesiadkowego kosztować będzie prawie 4 700 000 zł, a wartość dofinansowania wyniesie maksymalnie nieco ponad 2 800 000 zł. Wakacje to najlepszy czas na pracę w budynkach, w których swoje siedziby mają placówki oświatowe. W Pyskowicach roboty, których głównym celem jest termomodernizacja tych obiektów, rozpoczęły się jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego. Wszystko po to, by dotrzymać zawartych w umowach terminów. Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy rozpoczęli w lipcu i w sierpniu, w związku z czym mam wielką nadzieję, że za kilka miesięcy wszystkie nasze szkoły i większość naszych przedszkoli będzie energooszczędna, zmodernizowana i proces edukacyjny będzie się toczył w znacznie lepszych warunkach. Prace termomodernizacyjne prowadzone są m.in. w szkołach podstawowych nr 4, 5 i 6 oraz w budynkach przedszkoli nr 1, 2 i 5. Inwestycje pochłoną spore nakłady finansowe, jednak znaczna ich część to środki zewnętrzne. Jest to spora kwota, dlatego że w całości około 30 milionów złotych zapłacimy za ten proces, natomiast 80% to środki pozyskane na ten cel, w związku z czym nie obciążamy tak bardzo budżetu, aczkolwiek no, jest to trudny rok i na pewno będzie mocno rzutował na lata przyszłe, będziemy musieli dość oszczędnie gospodarować naszymi wydatkami i bardzo racjonalnie je planować. Prace termomodernizacyjne w pyskowickich placówkach oświatowych obejmą zarówno kompleksowe ocieplenie budynków, jak i wymianę oświetlenia i systemów centralnego ogrzewania. Przedszkolaki z Pyskowic uczyły się ekologii poprzez zabawę. Kilkadziesiąt dzieci z placówek przedszkolnych uczestniczyło w niezwykłej zabawie zatytułowanej Środowisko ponad wszystko. Impreza odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach. To nie tylko zabawa, pląsy i stary niedźwiedź mocno śpi, ale troszeczkę tutaj edukacja. Edukacja, to o czym w tej chwili się głośno mówi, że powinniśmy rezygnować z tych plastików na rzecz tych papierowych pojemników i staramy się o tym tutaj w trakcie tej zabawy również mówić. Mówią to artyści. Pszczółka Maja, Gucio i pani Tekla za pomocą śpiewu, tańca i konkursów przenieśli dzieci w świat ekologii. Nauczymy je segregowania śmieci, nauczymy je słowa recykling, które dzieciom jest nieznane. Wytłumaczymy im, dlaczego powinni zbierać makulaturę. Będzie ekologiczny slalom, będzie ekologiczna krzyżówka. Będzie wszystko to, o czym dzieciaki powinny wiedzieć od najmłodszych lat, aby zadbać o naszą planetę. Problem zanieczyszczenia naszej planety jest dość szeroki i złożony. Warto jednak mówić o nim dzieciom już od najmłodszych lat. Wszyscy doskonale wiemy, że nasza planeta bardzo cierpi i powinniśmy o nią naprawdę dbać. My dorośli, ale jeżeli nie zaczniemy od dzieci, no to wkrótce może być naprawdę ciężko, bo już nasza planeta jest bardzo zaśmiecona. No i w tej chwili grozi nam już, nie boję się użyć tego słowa, zagłada. Chcąc uniknąć wspomnianej zagłady, warto edukować najmłodszych, a najlepszym tego sposobem jest nauka poprzez zabawę. Dzieciaki, które się bawią i jednocześnie edukują, na dłużej zapamiętują wiedzę. Zresztą podczas programu, który gramy już nie pierwszy raz, widzimy, jak dzieci wspaniale zapamiętują, do jakiego na przykład kontenera, do jakiego kosza wrzucić jakiś konkretny śmieć. A mając tak dobrze wyedukowane dzieci, o przyszłość naszej planety możemy być spokojni.